Bartosz Fabiński, dzień dobry Bartku. Cześć, witam. Dawno niewidziany, tak można powiedzieć, i długo oczekiwany przez polskich kibiców i nagle okazuje się, że main event Gali Strive. Zaskoczenie? Dla mnie? Tak, czy jest zaskoczenie, że akurat w Strife, czy liczyłeś na jakieś, powiedzmy, próby, załóżmy KSW, większe organizacje polskie? Nie, ja myślę, że dostałem tutaj bardzo ciekawą propozycję, ciekawego przeciwnika, fajne zestawienie. Dla mnie też ważnym elementem w tym wszystkim jest to, żeby to była też fajna przygoda. Myślę, że jest to ciekawa walka, fajna gala, więc cieszę się, że będę miał możliwość zawalczyć tutaj. Sporo czasu minęło od ostatniego twojego występu i tak naprawdę przeanalizowałeś już gdzieś karierę, co dalej chcesz robić, bo bardzo mocno zaangażowałeś się teraz trenersko z tego, co widzę. Znaczy tak, no wydaje mi się, że to jest trochę naturalna kolej rzeczy, że ludzie, którzy, nie wiem, trenują sami ciężko, całe życie pracują, że z czasem zaczynają coraz więcej pracować z innymi i pomagać innym też w przygotowaniach. Ja w tej chwili skupiam się na przygotowaniach do tej walki i po walce będę myślał, jak dalej, ale też na pewno gdzieś to marzenie o pracy z innymi zawodnikami jest w mojej głowie. Słuchaj, szczerze mówiąc, Kacper Karski już zaskoczył Piotra Strusa. Można powiedzieć, że taki zawodnik wyciągnięty jak królik z kapelusza gdzieś i zaskakuje kolejnych zawodników. Myślę, że może być dla ciebie groźny, pomijając powiedzmy to wszystko, że on nie miał takich doświadczeń jak ty UFC, ten najwyższy poziom światowy. Znaczy tak, no tak jak powiedziałem, wziąłem tą walkę i cieszę się z tej walki, dlatego że uważam, że Kacper jest bardzo mocnym zawodnikiem i tak, uważam, że walka z nim jest wyzwaniem. Tak samo jak uważam, że dla niego walka ze mną jest wyzwaniem. Myślę, że będzie to ciekawe zestawienie i myślę, że to zestawienie gwarantuje dużo emocji podczas walki. Nie wiem, no ciężko powiedzieć, czy zaskoczył, czy nie zaskoczył, bo jest po prostu mocnym zawodnikiem i jeśli ktoś wygrywa z Piotrkiem Strusem, to też świadczy o tym, ja wiele godzin spędziłem na sali z Piotrkiem, wiem jak mocnym zawodnikiem jest Piotrek, jeśli ktoś z nim wygrał, to też wiem, że musi być mocnym zawodnikiem. Jak wyglądasz w tej chwili, jeśli chodzi o zdrowie, o sportową formę, bo to, że zaangażujesz się w pomoc innym, to ok, ale ja jeszcze gdzieś tam przeglądając kiedyś zdjęcia, dostrzegłem takie zdjęcie, gdzie miałeś szyte, praktycznie przyszyty mięsień po operacji, nie wiem czy pamiętasz tutaj no pamiętasz, bo żeśmy robili to zdjęcie i tak sobie pomyślałem, jak wygląda w tej chwili twoje zdrowie. Nie, ja jestem w takiej formie, że wszystko na sali mogę robić, przygotowania, nie jestem, że tak powiem, zdrowiem ograniczony w przygotowaniach, więc pracuję ciężko, myślę, że mam wszystkie atrybuty, żeby do tej walki być przygotowany jak najlepiej i tu z tej strony nie ma żadnych ograniczeń. Main event to tak szczerze mówiąc też jest duże obciążenie czasami psychiczne, czekanie na to wszystko gdzieś, dla ciebie to jest raczej taki powiedzmy próba zmierzenia się też psychicznie z tym całym procesem i czekanie na tą walkę, czy raczej też duże obciążenie, że jednak trzeba w walce wieczoru coś pokazać zawsze kibicom, na co czekają, na jakiś ekstra fight? Nie, ja nie myślę o tym w ten sposób. Nie ma dla mnie znaczenia, czy jest to walka na początku gali, czy w środku, czy na końcu. Każdą walkę chcę wygrać i do każdej walki staram się przygotować jak najlepiej i dać jak najlepszy występ. Więc niewiele to dla mnie zmienia. Ja lubię być na hali, chłonąć trochę tą atmosferę samej gali przed walką. Więc nie ma, nie czuję jakiejś, nie wiem, czy dodatkowej presji z tego powodu, czy no mówię, no czy by była to pierwsza walka na gali, tak samo ciężko bym pracował, żeby się przygotować, to dla mnie wyznacznie, koncentruję się na przeciwniku, a nie na całej tej otoczce i wszystkim innym. Oglądałeś ostatnie występy swoich ostatnich przeciwników, chociażby André Muniza? Nie, przyznam się, że nie widziałem ostatniej jego walki. Jego porażkę na przykład z Brendanem Allenem?
Nie widziałeś tego? Nie, nie oglądam za dużo walk, bo dużo czasu spędzam na sali, oglądam dużo walk rywali moich tam, nie wiem, osób, z którymi pracuję, swoich potencjalnych rywali. I jak mam możliwość troszkę odpocząć od maty i od tego wszystkiego, to chętnie z tego korzystam. Tak sobie właśnie pomyślałem, jak Brendan Allen pokonywał André Muniza, to pomyślałem sobie, kurde, Bartek też mógł to samo zrobić. No tak jak mówię, nie widziałem tej walki, więc ciężko mi się odnieść w tej chwili do tego. Jasne. To w takim razie tak, życzę powodzenia, owocnych przygotowań, jeszcze troszkę czasu jest do całego wydarzenia, no i oby ze zdrowiem wszystko było ok. Dziękuję bardzo. Bartosz Fabiński, dziękuję.